Cieszę się bardzo, że dzisiaj wieczorem w moim rodzinnym mieście odbędzie się wykonanie mojego bardzo wczesnego utworu z lat 60. przez wybitnego pianistę i kompozytora pana Piotra Orzechowskiego. Ma to wielkie znaczenie dla mnie, że właśnie ta muzyka z lat młodzieńczych jest ostatnio częściej grana i rozumiana przez młodych słuchaczy.